Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z wielkim testem maseczek z H&M-u. Jak jakiś czas temu byłam właśnie w H&M-ie, byłam na tym dziale z kosmetykami i zaciekawiła mnie taka ścianka pełna różnych maseczek do twarzy. I H&M nam oferuje naprawdę mnóstwo rodzajów maseczek do twarzy. Jakie tylko chcecie, są tam po prostu ilości ogromne różnych maseczek, więc do wyboru, do koloru. I ja wybrałam właśnie 4 i je dla Was dzisiaj przetestuję, ponieważ 4 najbardziej mi się tak spodobały i stwierdziłam, że jest to spoko ilość właśnie do testu, więc mam nadzieję, że taki film Wam się spodoba, a jeżeli jesteście ciekawi, jak te maseczki się sprawują i czy w ogóle opłaca się je kupować, to oczywiście zapraszam Was do dalszego oglądania. Jeżeli filmik Wam się spodoba, to koniecznie dajcie łapki w górę i zasubskrybujcie mój kanał, ponieważ oczywiście będzie mnóstwo filmów na moim kanale, a żeby Was nie ominęły, to koniecznie naciśnijcie ten czerwony guziczek na dole i dzwoneczek przy nim. A już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania filmu. Okej, więc na początku troszeczkę opowiem o tych maseczkach tak ogólnie. Więc każda maseczka w H&M-ie jest w takim kartoniku, w takiej saszetce, która ma taki plastikowy kubeczek właśnie z maseczką. I każda maseczka ma inny kolor i oczywiście są przeróżne rodzaje, jak już właśnie mówiłam. Ale ogólnie każda ma 10 ml i kosztują one 9,90, czyli ogólnie 10 zł za 10 ml. Więc ja już nie przedłużam i zabieram się za testowanie. Okej, więc jak zawsze oczywiście przybliżam się do Was, żebyście dokładniej widzieli, jak ta maseczka wygląda i jak działa, żebyście wszystko po prostu lepiej widzieli. I na pierwszy rzut biorę żółtą maseczkę i ona się nazywa Raspberry Leaf Peel Off Mask with Vitamin E for Combination Skin, czyli coś idealnie dla mnie, bo nie dość, że maseczka peel off, to w dodatku do cery mieszanej, więc coś idealnie dla mnie. Więc po wyciągnięciu maseczki z tego kartoniku wychodzi taka saszetka, jak mówiłam, jak widzicie, no jest to po prostu zwykła taka saszetka, którą tutaj otworzę i boję się, że znowu się zachlapię, jak to zawsze przy robieniu maseczek. Jestem ciekawa, jaki będzie miała kolor, a jeżeli żółty, to mega. Wow, pięknie pachnie, taką takimi kwaśnymi owocami. Mega ładnie pachnie i fajne jest to, że właśnie jest w takim kubeczku, więc będzie łatwiej się nakładało. Naprawdę pięknie pachnie i jak widzicie, ma taki pomarańczowo-różowy kolor. Naprawdę bardzo ładna jest ta maseczka. Staram się Wam pokazać, ale nie chcę też tego wylać. I maseczki będę po prostu nakładać sobie pędzelkiem, bo w końcu sobie zakupiłam pędzelek do maseczek, więc będzie mi w końcu łatwiej. Więc ja już nie gadam i nakładam ją na twarz. No i jak zawsze mi oczywiście skapnęło, bo nie mogło być inaczej. Widzicie, maseczki mi jeszcze trochę zostały, więc fajnie, bo bałam się, że mi nie starczy, więc jeszcze po prostu sobie dołożę trochę grubiej, nałożę po prostu, żeby wszystko zużyć. Okej, maseczka już nałożona na twarz, jak widzicie, wszystko wykończyłam. Bardzo dużym plusem jest szczerze to, że jest tej maseczki naprawdę dużo. Co prawda 10 ml się wydaje, ale jest naprawdę dużo, więc nawet jak ktoś ma większą twarz, ktoś jest nawet dorosły, bo po prostu każdy ma inny rozmiar twarzy, to na pewno spokojnie starczy dla każdego. Maseczka, pomimo tego, że jest taka mocno żelowa, klejąca, to jest typowe dla maseczek peel-off, to pomimo tego, że jest właśnie bardziej taka klejąca, to przyjemnie się ją nakłada bez żadnego problemu. Mogłam spokojnie nałożyć grubszą warstwę i pokryć dosłownie całą twarz, więc to jest na pewno plus. Fajnie pachnie, chociaż może niektórym przeszkadzać ten zapach, bo jest wyczuwalny. Jak teraz sobie siedzę i wezmę taki głębszy oddech, to czuję ten zapach, ale nie jest on taki chamski, jakiś taki nieprzyjemny. Powiedziałabym, że jest nawet spoko, takich zapach kwaśnych owoców. Czuć, że nie jest to takie naturalne, ale nie jest źle. Bardzo dużym plusem też jest to, że jest to podawane w takiej saszetce, takim kubełeczku, więc po prostu wyjmowanie tego produktu, czy to pędzelkiem, czy to palcem, będzie wygodniejsze.
Trzeba uważać, jak się nakłada i na przykład nie nałożyć po prostu na policzek i od razu rozsmarować tą maseczkę, bo jak sami widzieliście, niestety mi skapywało i jestem tutaj zachlapana, ale to już jest tradycja, jak możecie widzieć po każdym moim filmie z testem maseczki. Ale ogólnie jestem zadowolona, śmiesznie wyglądam, bo mam po prostu nałożone coś różowo-czerwonego na twarz, ale jestem naprawdę bardzo pozytywnie zaskoczona tą maseczką na razie. Zobaczymy, jak się oczywiście później sprawdzi, bo to jest najważniejsze. Patrzę, która godzina i jak ona mi całkowicie wyschnie na swojej twarzy, to wrócę do Was i będziemy ją razem ściągać, bo jest to maseczka peel-off. Powiem Wam, ile to zajęło i jak się czułam. Na razie czuję takie troszeczkę minimalne takie pieczenie, mrowienie. Nie wiem, czy tak powinno być, ale raczej tak, bo zazwyczaj przy maseczkach, które tak mocniej oczyszczają, właśnie mam takie uczucie, że troszeczkę jakby mnie piekły. I według mnie, na mojej cerze to oznacza, że ta maseczka działa. Bo jak tak nie jest, to zazwyczaj maseczki mi się nie sprawdzą, więc zobaczymy. Na razie jestem pozytywnie zaskoczona, więc jak wyschnie, to do Was wrócę i będę ją zdejmować. Okej, minęło jakieś około pół godziny i maseczka praktycznie zeschła. Tutaj zaczęły mi się takie kawałki odczepiać, więc na szczęście będę miała za co złapać, żeby ją zdjąć. Maseczka mi ściągnęła twarz i jak słyszycie, ciężko mi się mówi. Tutaj też zaczęła mi się odrywać, bo się przez przypadek uśmiechnęłam, bo siostra mnie rozśmieszyła w międzyczasie. Tutaj, gdzie miałam grubsze warstwy, to jest takie żelkowe, ale zaschnęło, więc jestem ogólnie zadowolona i zapach tej maseczki przez cały czas się ulatnia. Czuć ten zapach. Więc jeżeli są takie osoby, które zwracają uwagę na zapach i są wrażliwe na zapachy, tutaj ostrożnie niech podchodzą do tej maseczki, bo cały czas ten zapach czuć, ale jest on miły, bo nie jest taki typowy chemiczny jak spryskiwacz do szyb, w sensie taki płyn do mycia szyb, tylko fajny taki kwaśny zapach owoców. Oczywiście jest chemiczny, ale jest do zniesienia. Więc no tutaj już zależy od każdej z Was, ale ja już nie gadam i ściągam tą maseczkę. Okej, nie boli w ogóle. Znaczy czuję, że ją ściągam. Kiedyś testowałam maseczkę peel-off, która w ogóle nie bolała, jak ją ściągałam, więc i nic nie ściągnęła. To czuję, że ściągam, ale nie jest to takie uczucie, jak jest ta maseczka Black Mask z Pilatem, ta taka, wiecie, czarna peel-off. Okej, jak widzicie, tutaj miałam grubszą warstwę i mi niestety średnio zasnęło i nie ściągnęło się. I teraz patrzę tutaj na tą maseczkę od spodu i ogólnie wyciągnęła. Powiem szczerze, wyciągnęła trochę. Nie jest to mega oczyszczenie. Nie czuję, że moja skóra jest po prostu kompletnie oczyszczona, ale jak na taką maseczkę jestem zadowolona. Czuję, że nałożyłam coś na twarz. Trochę ją oczyściłam. Nie jakoś bardzo, nie spektakularnie, ale ogólnie jestem bardzo zadowolona. Teraz spojrzę w lusterko. No niestety, mój nos jest taki, że praktycznie nic nie działa. Tak naprawdę maseczka, ta Black Mask Peel Off, ona trochę działa, ale nie działa mi cudów na nosie, więc tutaj nie patrzmy za bardzo, ale ogólnie twarz jest taka przyjemna, taka schłodzona i przyjemna w dotyku i na pewno, co powiem, jestem pewna tego na 100%, to, że wyjęła nadmiar sebum, że tak powiem, nie wiem, czy tak się mówi, no po prostu pozbyłam się nadmiaru sebum, czuję, że skóra jest uspokojona, pomimo tego, że jest to maseczka peel-off. Jak mówiłam, nie bolała mnie podczas ściągania, więc też dlatego. Spróbuję sobie to ściągnąć teraz. Ma to konsystencję takiej, wiecie, żelki, jakbyśmy rozwalili sobie jakąś żelkę i ją ściągali z twarzy. Nie czuję potrzeby zmycia tej maseczki, w sensie przemycia twarzy wodą. Nie mam takiego jakby tak zwanego filmu na twarzy, więc byłabym w stanie teraz nałożyć krem na twarz, ale nie czuję tej potrzeby, bo nie przysuszyła mi ta maseczka skóry. Oczywiście minimalnie nałożę, bo zazwyczaj się powinno nakładać, ale tak to jestem naprawdę bardzo zadowolona z tej maseczki. Powiem szczerze, że daję takie 9 na 10. Naprawdę jestem zadowolona, nie wiem, ale ogólnie maseczka mi się sprawdziła, więc ja już dłużej nie gadam i zapraszam Was za sekundę do testu kolejnej maseczki. Cześć, witam Was w teście drugiej, czyli kolejnej maseczki z Handemu. Dzisiaj biorę tą jasno-zieloną, będę nakładać na moją twarz, czyli Tea Tree Cleansing Peel Off Mask with Peppermint Oil for Blemish Prone Skin. Czyli znowu taka oczyszczająca maska peel-off.
Więc ja już nie przedłużam i nakładam ją na twarz. W ogóle tak by the way, nie zwracajcie uwagi na moje włosy, ale dzisiaj one są szalone, idą w każdą stronę, jaka jest możliwa. I wyglądam źle, ale no cóż, trudno. Okej, więc ja już otworzyłam maseczkę. Ona w środku, jak widzicie, jest taka jasno-zielona, więc mniej więcej tak jak opakowanie. I uwalnia się taki piękny, miętowy zapach, jak są takie typowe miętówki, jakieś polskie cukierki właśnie miętowe. To jest po prostu taki zapach, albo takie olejki do inhalacji, jeżeli mam na przykład katar i robi się taki napar do inhalacji, to one właśnie mają taki zapach, taki miętowy, oczyszczający. Znowu biorę moje ulubione ostatnio urządzenie, czyli pędzelek i nakładam na twarz maseczkę. Jak może widzicie, strasznie ona się ciągnie i kapie, więc ciężej się nakłada jak tą poprzednią maseczkę, ale mniej więcej konsystencję ma bardzo podobną, czyli taką mocno klejącą się żelową, ale mam wrażenie, że troszeczkę ciężej się ją nakłada, w sensie jest bardziej taka lejąca, jakby klejąca. Włosy mi się w nią zanurzyły, ale to już typowe z moimi baby hair. Maseczka już nałożona, zostały dosłownie tutaj takie resztki, już tego nie mogę wygrzebać, po prostu nie mam gdzie już nałożyć na twarz, więc ogólnie maseczka nałożona. I teraz mam taką uwagę, od początku kiedy zaczęłam ją nakładać, strasznie mnie piekła i teraz mnie okropnie, ale to okropnie piecze twarz, jakby ktoś mi, mam wrażenie, coś ostrego, takiego kwaśnego wylał na twarz, jakiś nie wiem, kwas, bardzo mnie piecze, więc jeżeli ktoś ma wrażliwą skórę, skłonną do podrażnień od tak jakby byle czego, to ta maseczka od razu odpada, bo wasza skóra zaraz pewnie tego nie wytrzyma. Szczerze, nigdy nie piekła mnie tak jeszcze maseczka, ale podejrzewam, że właśnie jest to spowodowane tym olejkiem peppermint oil. Podejrzewam, że właśnie dlatego i strasznie mnie piecze. Szczerze, mam ochotę to zmyć, ale wiem, że w ten sposób działa, przynajmniej mam nadzieję, że mnie nie podrażni. Na skórze maseczka wygląda na przezroczystą, ma takie delikatne prześwity zielonego koloru. Jak już w trakcie mówiłam, ma ona typowo taką konsystencję klejąco-żelową, jak dla maseczek peel off, ale ona bardziej jest taka dziwna, bo ciężej się ją nakłada niż na przykład tą malinową, co w sensie wcześniej nakładałam. Więc tak. Więc ja poczekam po prostu, aż zasnie, pewnie też z 20-25 minut tak ostatnio i wrócę do Was, żeby ją z Wami ściągnąć. Okej, przychodzę do Was równo po 30 minutach, bo maseczka właśnie tyle schła mi na twarzy. Jak widzicie, może teraz właśnie bardziej widzicie, że ona jest taka zielonkawa. I mam uwagę taką, że zachowała się na twarzy jak ta malinowa, czyli po prostu wyschła normalnie i tutaj zaczyna mi schodzić, jak mówię. Jak Wam wcześniej mówiłam, ona mnie bardzo mocno piekła w twarz, jak ją nakładałam, ale po jakichś 5, tam 8 minutach schnięcia na twarzy coraz słabiej mnie właśnie piekła i teraz na przykład już nic nie czuję, żeby mnie piekło, więc dobrze, że ten efekt już przeszedł, ale na początku było to mocno niekomfortowe, więc jak mówiłam, nie jest to prawdopodobnie maseczka dla każdego, ale ja już nie gadam i ją ściągam, żeby zobaczyć, jak działała. Okej, tutaj patrzę sobie na tą maseczkę i dosłownie tak samo zadziałała jak ta maseczka malinowa, czyli ściągnęła nadmiar sebum, troszeczkę właśnie wyciągnęła z tej twarzy, ale nie oczyściła jakoś spektakularnie. Więc zachowała się jak taka typowa maseczka, taka jakby drogeryjna, taka właśnie z sklepów typu H&M i tak dalej. Taka maseczka peel off, więc nie jest źle. Skóra jest naprawdę spoko, delikatnie oczyszczona. Nic spektakularnego nie widzę, więc ogólnie daje jej taką okejkę, jest spoko. Jedynym naprawdę poważnym minusem jest to bardzo niekomfortowe, mocne pieczenie twarzy tuż po nałożeniu i przez pierwsze kilka minut schnięcia, ale jak ktoś nie ma wrażliwej skóry, to myślę, że jest to maseczka dla niego, tak na przykład jak ja. Jak widzicie, nie mam zaczerwienionej skóry, jest wszystko w porządku i ona nie była zaczerwieniona jak schła, kiedy mnie twarz piekła, więc po prostu jest to działanie tego olejku
No bo po prostu on ma takie właściwości. Więc tak właśnie wyglądała ta maseczka i to jak zadziałała. Więc działanie jest jak najbardziej ok. Więc ja się teraz z Wami żegnam. Za chwilę się widzimy w teście kolejnej maseczki. Hejka, witajcie w teście trzeciej maseczki z Handemu. I dzisiaj na tapetę biorę tą ciemnozieloną, czyli Charcoal and Volcanic Soil Pore Cleansing Face Mask with Sea Salt for Blemish Prone Skin. Czyli już tym razem nie jest to maseczka peel off, jest to maseczka oczyszczająca pory z węglem i solą wulkaniczną. Wyskie. Wow! Ok, więc ja już po prostu nie przedłużam i nakładam na twarz. Wow! Właśnie otworzyłam maseczkę i patrzcie, ona jest taka gęsta, już nie jest płynna i jest taka ciemna, szara. Pachnie... dziwnie, tak? Niby kosmetycznie, tak jak większość takich drogeryjnych kosmetyków. Ale nie jest to taki nieprzyjemny zapach, taki drażniący. Takie jakby maseczka taka błotna, coś w tym stylu, więc przyjemne. Będzie się wygodnie nakładało, no bo jest gęsta, więc po prostu nie przedłużam. Biorę moje ulubione narzędzie od sierpnia, no i nakładam na twarz. Maseczka nałożona, jak widzicie, jest właśnie szara. Zostało mi jeszcze nawet sporo, tak na całą twarz spokojnie by starczyło, więc szczerze nie wiem, co z tym zrobić. Po prostu chyba sobie zostawię na drugi raz, no bo nie ma co marnować, bo no, mówię Wam, zostało jeszcze nawet sporo, ale już nie ma co nakładać więcej, bo nałożyłam normalnie tradycyjną warstwę taką między średnią a grubą. I co mogę powiedzieć o maseczce? Maseczka troszeczkę mnie tutaj piecze, ale to jest częste przy maseczkach, więc nie przejmuję się. Jest przyjemna, nie szczypie mnie, bardzo wygodnie się nakładało, pomimo tego, że jest gęsta, bardzo wygodnie się nakładało, nie kapała. Naprawdę jest przyjemna. Zapachu nie ma, przynajmniej nie czuję żadnego, jak teraz mam na twarzy, jest komfortowa. Więc zobaczymy, jak się sprawdzi. Mam nadzieję, że dobrze. Ostatnio nie mam problemu z niedoskonałościami, więc zobaczymy. Chociaż pory zawsze trzeba oczyścić u mnie, ale niedoskonałości jakichś wielkich nie mam, więc jak ona wyschnie, właśnie na ile ja ją powinnam zostawić? No nie wiem, dobra. Zostawię ją na 15-20 minut, aż troszeczkę podeschnie i wrócę do Was, powiem Wam, jakie były moje wrażenia. Ok, wracam do Was po 13 minutach i jak widzicie, mam problem z mówieniem, ponieważ maseczka już zaschła i ona jest typu Bilenda Carbo Mask, czyli ta maseczka z aktywnym węglem. Zasycha tak samo, że ściąga twarz i ciężko się mówi. Jest szara i ogólnie zastyga, więc praktycznie tak samo. Zaraz zobaczymy, jak ją zmyję, jak działa. Ale ogólnie jakoś nie było ciężko mi jej używać i fajnie, że zaschła szybko, bo nie trzeba się męczyć, wiecie, się ubrudzę czy coś w tym stylu. I w ogóle tak, by the way, jeżeli słyszycie jakiś szum w tle, to wybaczcie, ale za oknem leje i pomimo tego, że powinno być słońce, bo jest lato, bo nagrywam to jeszcze w wakacje, to oczywiście leje cały dzień i mi szumi, więc za jakieś dziwne hałasy to wybaczcie. Ale dobra, nie o tym filmik, więc ja idę teraz do łazienki zmyć tą maseczkę i jak zmyję, to wrócę do Was i powiem, jakie są moje wrażenia na jej temat. Ok, więc jak widzicie, już maseczkę zmyłam. I mówiąc o tej maseczce, nie była trudna do zmycia, zdecydowanie łatwiej się ją zmywa niż o tej, co mówiłam właśnie, Bilenda Carbo Detox. I również się do niej odwołam w sprawie tego, jak ta maseczka z Handemu oczyściła. Więc oczyściła fajnie skórę, jest ona odświeżona, rzeczywiście pory są oczyszczone. Minimalnie zwężyła pory, ale przede wszystkim je oczyściła i czuję, że moja skóra jest naprawdę bardzo fajnie oczyszczona. Może nie jakoś bardzo, jak właśnie po tej maseczce z Bielendy, która wiecie, że jest moją ulubioną, po prostu ją ubóstwiam, bo jest naprawdę świetna. Ale maseczkę z Handemu jestem zdolna ją polecić po prostu, bo naprawdę fajnie oczyściła, troszeczkę zwężyła pory. Nie przemęczyła tej skóry, w sensie bardzo jakoś nie ściągnęła, pomimo tego, że fajnie właśnie ją oczyściła. Skóra nie jest przesuszona, jak potrafi po niektórych maseczkach oczyszczających. Oczywiście namilżę ją kremem, bo trzeba. Ale ogólnie bardzo pozytywnie mnie zaskoczyła ta maseczka. Jest po prostu
dobra, więc polecam Wam ją, jeżeli potrzebujecie mocniej oczyścić skórę i chcecie też przetestować coś innego. Maseczka godna polecenia, więc ja już nie przedłużam i zapraszam Was za chwilę do testu ostatniej, już czwartej maseczki z H&M-u. Hejka, witajcie już w czwartym i ostatnim teście maseczki. Tym razem biorę taką czarną, będę używać. Nazywa się ona Charcoal and Pumice. Pumice, nie wiem jak to się wymawia, ale dobra. Czyli Exfoliating Face Mask with Walnut and Fig for Tired Skin. Więc taka czarna maseczka z węglem i chyba pumeksem, chyba. I orzechami i figami do zmęczonej twarzy. Więc już nie przedłużam i nakładam ją na twarz. Okej, właśnie ją otworzyłam, jak widzicie, jest ona znowu gęsta i szara w środku, jak ta poprzednia, ta ciemnozielona. Ale ta już pachnie bardzo mocno, bardzo intensywnie. Takim... nie wiem jak określić ten zapach, ale coś kiedyś miało taki zapach, w sensie już kiedyś czułam. Bardzo nie umiem określić tego zapachu, jest on taki kwaśno... świeży, trochę jak takie odświeżacze powietrza, coś w tym stylu. Specyficzny zapach. Czyli znowu nie jest to maseczka peel-off, taka gęsta, więc ja już nie przedłużam i nakładam ją moim ulubionym pędzelkiem na twarz. Kurczę, ta maseczka jest bardzo ciężka do nakładania, bo nie wiem, czy to widzicie, ale ja mam tutaj taką grudę, której nie mogę rozwalić moim pędzelkiem. On naprawdę jest sztywny. I nawet ciężko mi było nabrać tą maseczkę z opakowania, więc no nie wiem. Widzę, że nie będzie to krótkie nakładanie. Okej, maseczka nałożona. Jak widzicie, minimalnie mi tam zostało trochę tej maseczki. I tak, bardzo, bardzo ciężko się nakładało. Robiły się straszne grudki, jest bardzo taka tępa w nakładaniu. No naprawdę, bardzo ciężko się nakładało. Minimalnie mnie piecze, ale nie jest to jakieś bardzo niekomfortowe. Bardzo dużym minusem jest zapach. Powiem szczerze, bardzo dużym minusem jest zapach, bo po prostu no trochę mnie drażni. I dla osób, które są wrażliwe na... jakieś zapachy w maseczkach, nie lubią jakichś konkretnych zapachów, to, to uważałabym tu na Waszym miejscu, bo może Wam bardzo mocno nie przypasować ten zapach. Mówię, nie było to przyjemne i nie jest trochę przyjemne. Zobaczymy. Mam nadzieję, że maseczka fajnie oczyści twarz i dodatkowo ona ma takie grudki, jakby w sobie ma taki peeling, przez co dodatkowo ciężko się nakładało tą maseczkę. Więc no nie wiem, czy to miało pomóc w oczyszczaniu skóry? Nie wiem, zobaczymy. Czekam z tą maseczką tak między 10 a 15 minut i do Was wrócę i powiem Wam, jak mi się umiało na twarzy. Jeszcze pokażę Wam z bliska te grudki, o których mówię. O, teraz je właśnie widzicie, mam nadzieję, że dobrze widzicie. Są w tej maseczce takie różne grudki. I przez nie dodatkowo bardzo ciężko się nakładało tą maseczkę i miałam wrażenie, jakbym używała maseczki po prostu z peelingiem. Dobra, ja za chwilkę do Was wracam i powiem Wam, jak mi się tą maseczkę trzymało na twarzy. Wracam do Was z tym moim wrażeniem na temat tej maseczki. Jak widzicie, ona wyschła i troszeczkę mi ściągnęła twarz. Ciężej mi się mówi, ale nie jest to aż tak niekomfortowe. Jak widzicie, w niektórych miejscach jak wyschła, ona zaczęła schodzić i w niektórych miejscach wygląda jakby nie wyschła, ale tak naprawdę ona tu jest sucha, tylko przez to, że ona właśnie była taka bryłkowata, tak właśnie wygląda. I po wyschnięciu jeszcze bardziej widać te drobinki, o których Wam mówiłam i właśnie je Wam teraz pokażę. Tak właśnie wyglądają te drobinki. I tutaj widać, o tutaj na przykład przy nosie możecie zauważyć teraz takie drobinki różne. Na czole też bardzo widać. Nie wiem, jest to dziwne. Pierwszy raz takim czymś się spotkałam przy maseczce. I czuję po prostu, że będzie to maseczka zwykła, oczyszczająca i nic wielkiego nie zrobi, ale nie będę jeszcze do końca mówić, no bo przecież jej jeszcze nie ściągnęłam, więc teraz lecę zmyć tą maseczkę wodą i zaraz wrócę do Was i opowiem moją opinię o tej maseczce. Dobra, ja wracam już po zmyciu maseczki w rozpuszczonych włosach, bo mnie wkurzało, że ustają mi wszędzie włosy. Więc krótko Wam powiem moją opinię na temat tej maseczki.
Tak, oczyściła twarz, fakt, ale nie jest jakieś takie mega oczyszczenie, więc trochę mnie zawiodła. Bardzo ciężko się ją i nakładało, i zmywało. Nakładało się ciężko, bo była strasznie grudkowata i tępa taka ciężka. I dodatkowo były te grudki, które podrażniały skórę. To nie było miłe, nawet peelingi są jakby lepsze w uczuciu na twarzy. Zmywanie również nie było przyjemne, bo te właśnie drobinki ciągle pocierały o skórę. I mówię, nie są one fajne. Po prostu było to naprawdę okropne. I jak zmyłam tą maseczkę, moja twarz była cała czerwona, co praktycznie w ogóle się nie zdarza. Teraz już mi trochę zbladła, bo mi minęło troszeczkę. Więc ogólnie ta maseczka chyba na niej mi się sprawdziła, bo nie wiem, i nakładanie, i zmywanie jej nie było miłe, i to jak miałam ją na twarzy, to tak ściągała tą twarz, ale dziwnie, i cały czas czułam te drobinki, no nie wiem, jakoś mi nie podpasowała ta maseczka. Ale teraz czas na ogólne podsumowanie, czyli powiem Wam, która maseczka mi się najbardziej sprawdziła, którą najbardziej polecam, czy w ogóle polecam te maseczki, więc zostańcie jeszcze na chwilę ze mną na ostateczną opinię. Okej, więc tak właśnie wyglądały te maseczki i jak one mi się sprawdziły. I teraz pokrótce Wam powiem tak ranking maseczek, jak najlepiej mi się które najlepiej mi się sprawdziły i czy w ogóle polecam. Więc czy polecam te maseczki? No, jeżeli lubicie testować maseczki, lubicie używać nowych, to możecie spokojnie sobie przetestować. Oczywiście są inne rodzaje, więc każdy może sobie wybrać co chce. Ja testowałam głównie te oczyszczające, więc wiecie, za bardzo rozeznania nie mam, ale czy tak bardzo polecam te maseczki, czy są one takie, że musicie je przetestować? Nie. No jak mówię, jak lubicie testować, tak, ale nie są to jakieś nie wiadomo jakie maseczki, że musicie przetestować, to odmieni po prostu wasze jakby uznanie maseczek, czy coś w tym stylu. Miałam szczerze wrażenie, że te wszystkie maseczki bardzo podobnie działały, czyli zdejmowały nadmiar sebum i oczyszczały skórę, ale nie było to jakieś mega oczyszczenie, nie robiły jakichś cudów na twarzy. Ja wiem, że po takich maseczkach nie można się też za dużo spodziewać, ale uwierzcie mi, mam o wiele, wiele więcej tańszych zamienników, które po prostu 100 razy lepiej się sprawdzają. Na przykład maseczka z Bielendy, która kosztuje 2 czy 3 zł, lepiej mi oczyszcza twarz i fajniej się sprawdza niż te maseczki, które no, są droższe trochę. Oczywiście nie są jakieś bardzo drogie, ale są droższe, więc jakoś bardzo tych maseczek nie polecam. Mówię, jak lubicie testować, przetestujcie. Ale teraz po kolei, która maseczka mi się najbardziej sprawdziła? Więc pierwsze miejsce zajmuje zdecydowanie ta ciemnozielona, ponieważ ona jest takim zamiennikiem właśnie tej maseczki z Bielendy, czyli fajnie oczyszcza skórę, zdejmuje nadmiar sebum i właśnie ona najlepiej oczyściła, najfajniej się sprawdziła i pomimo tego, że trzeba było ją zmywać, nie było to jakieś bardzo ciężkie. Druga najlepsza maseczka była ta żółta, czyli ta malinowa. Zdjęła nadmiar sebum i była wygodna w zdejmowaniu, ponieważ była peel off, jakoś nie bolało. Co prawda nie wyciągnęła jakoś mega dużo z twarzy, ale byłam nawet zaskoczona tym, jak ona zadziałała, ponieważ dzień później, następnego dnia, zauważyłam, że większość moich wyprysków na czole, które, że tak powiem, się rozwijały, nagle zniknęły. Już ich nie było. A nie było to tak, że one same jakby z siebie miały zginąć. Mam wrażenie, że właśnie ta maseczka na to wpłynęła, więc tutaj bardzo pozytywnie byłam zaskoczona tym, jak ona się sprawdziła i po prostu jak zadziałała. Jezu, moje włosy szaleją dzisiaj. Trzecia najlepsza maseczka, szczerze powiedziałabym, że nie jest najlepsza, ale w rankingu wychodzi trzecia, czyli jest to ta druga peel-off, jasnozielona. Nie zaliczę się do takich, które bym poleciła, ponieważ ona ma ten olejek i to, jak mnie piekła twarz i to, jak było to niekomfortowe i ten zapach był taki mocny, no to to właśnie powoduje, że nie sprawdziła się fajnie. Szczerze, mniej oczyściła twarz, mniej zdjęła sebum niż ta żółta malinowa, więc średnio polecam. No i najmniej sprawdziła mi się ta, co teraz przed chwilą ją testowałam jako ostatnią, czyli ta maseczka czarna.
Po prostu te drobinki mnie wkurzały, po prostu byłam podirytowana, jak to się ciężko i nakładało, i zdejmowało. Owszem, no oczyściła twarz, ale uwierzcie mi, ta ciemnozielona lepiej oczyściła twarz. A używanie tej czarnej naprawdę nie było miłe, więc ogólnie tej jasnozielonej i czarnej nie za bardzo polecam. Jeżeli już naprawdę nie macie co testować i uwielbiacie maseczki tak jak ja, to sobie przetestujcie, może Wam podpasuje. Ale jeżeli boicie się nakładać niesprawdzone rzeczy, takie średnio polecane na twarz, to nie nakładajcie ich. Skupcie się bardziej na tej ciemnozielonej i tej żółtej, malinowej, bo myślę, że te lepiej się sprawdzą. Jeżeli macie skórę taką jak ja, czyli mocno przetłuszczająca się w strefie T z tendencją do zapychania, z dużą ilością zaskórników i normalną na twarzy, to właśnie te dwie maseczki mogą Wam się sprawdzić, a reszty no, średnio polecam, a jeszcze innych to nie wiem, zobaczymy. Jeżeli chcecie może jeszcze kolejny test takich maseczek, tylko już innych, to piszcie mi koniecznie w komentarzach. Mogę taki dla Was nagrać, bo jak wiecie, uwielbiam maseczki i ich testowanie jest dla mnie samą przyjemnością. Okej, a więc to już wszystko w tym filmie. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeżeli tak, to koniecznie dajcie łapki w górę i zasubskrybujcie mój kanał, aby nie ominęły Was moje kolejne filmy, ponieważ nie myślcie sobie, że to już koniec, na pewno nie będziecie się tu nudzić, będą kolejne bardzo fajne produkcje, więc zostańcie ze mną dalej i naciśnijcie ten czerwony guziczek na dole i dzwoneczek przy nim. Piszcie w komentarzach, czy chcecie testy innych rzeczy i kolejnych maseczek i piszcie, czy ogólnie ten film Wam się podobał. Zapraszam Was na moje media społecznościowe, na Facebooka, Instagrama i Snapchata, macie do nich linki na dole w opisie. Również zapraszam Was do innych testów, do playlisty z testami, macie również link na dole w opisie. A ja już się z Wami żegnam, do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!